Wznawiam obrady po przerwie. Bardzo proszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi na zadane interpelacje. Bardzo proszę. Po kolei odpowiadam. Obiecuję, panie radny, nie ma go, że jeżeli jakiekolwiek się środki pokażą wolne, bo teraz jesteśmy w przededniu jakby ogłoszenia wyników na temat naszych wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na temat budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego. Jeżeli jakieś środki będą, to ja będę wnioskował do Rady, żeby w pierwszej kolejności właśnie dać na te drogi uzupełnienia i tak dalej. Nieszczęśliwie jest to, że myśmy nie zakładali przy budowie kanalizacji, że w zasadzie powinno się te przynajmniej te pół metra czy 40 centymetrów wymienić. Teraz to jest trudne naprawić to wszystko, bo my jesteśmy już daleko zaawansowani z tym, no, z wykonawstwem. I jedno mogę też powiedzieć, że będziemy tego pilnować przy następnych odcinkach. Bo to się staje już, bo to nie tylko dotyczy ulicy Batalionów Chłopskich, ale to wszystkich inwestycji, bo trudno też i wykonawcy, który kopie na głębokość dosyć dużą gliny, jest gdzieś takie glina usypuje po prostu. Bo i później jak przychodzą deszcze, zresztą podobne sytuacje mieliśmy na wszystkich odcinkach, tam gdzie była kanalizacja robiona, to takie były problemy zaraz krótko po inwestycji. A wiadomo jest tak, jeszcze jedna rzecz, że mimo dobrego zagęszczenia, mimo badań, a najlepsze świadczy o to ulica Kilińskiego, kiedy tam kanalizacja była robiona lat temu, nie wiem, 10, i mimo tego, że było utwardzenie, zagęszczenie, badania, bo bardzo pilnowało tego Zarząd Dróg Powiatowych, to zobaczcie, po tylu latach jednak ten transport powoduje to, że to się opuszcza i chyba w zeszłym roku musieli uzupełnić jakby asfalt, bo się zapadło na tym miejscu, gdzie była kanalizacja i to jest nieuniknione. Pan Rupiński to tam tu się chwalił, to tego tu. Panu Dumowskiemu odpowiadam. Ja do dzisiaj nie mam deklaracji ani tak, ani nie na temat, czy państwo chcą uczestniczyć w tych negocjacjach. Ja rzuciłem hasło, to faktycznie 2 czy 3 miesiące temu. Czy 3. Zwrócił pan uwagę, chyba nie wiem, z miesiąc temu, że taka deklaracja padła, ale ja do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Powiecie, że nie, to ja przystąpię do tych negocjacji ewentualnych. A jeżeli będzie, że chcecie, to jest... Ale nie było negocjacji. No nie było, bo czekam na odpowiedź. Ja przypominałem. Pan burmistrz mówi, że się deklaruje, czy na negocjacje. Tak. Teraz jest ja. Wszystkie te trzy osoby... Czyli do negocjacji. Deklaruję, przepraszam. A pan Wojtek? Do negocjacji właśnie. Oczywiście. Pani Basia? Oczywiście. Jak już w lipcu, to bardzo chętnie. Dobrze. Ty też? Tak, deklaruję się panu. Jeżeli chodzi o szkołę pani Żuławnikowej, proszę panie dyrektorze, na czym stoimy? Ja wiem, na czym stoimy, ale to lepiej było. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie wiem, kto był pomysłodawca, ja powiem tylko tyle, że jakiś czas temu zwróciliśmy się do państwa jako zarządca tejże nieruchomości w porozumieniu z panem burmistrzem o wydłużeniu umowy na okres 10 lat dla dotychczasowego najemcy, tutaj chodzi o szkołę pani Żuławnik, w związku z tym, że najemca planuje poniesienie jakichś nakładów na remont. Na dzień dzisiejszy najemca zwrócił się do nas jakiś czas temu, jeśli chodzi o remont polegający na wymianie okien. Dokonaliśmy dwóch niezależnych wycen, jedna ze strony najemcy, druga ze strony zarządzającego. W grę wchodzi kwota około 17 tysięcy złotych. Ponadto zaproponowaliśmy najemcy wymianę, dostarczenie części z tychże materiałów i na tą część roku zostanie przygotowane stosowne porozumienie zgodnie z zawartą umową z najemcą odnośnie sposobu rozliczenia się tego. Natomiast
ja nie wiem, ja też słyszałem o jakichś innych kwotach, które ktoś komuś coś obiecał, tego nie wiem. Ja w tej chwili negocjuję z najemcą tą kwotę dotyczącą wymiany okien i zgodnie z naszymi ustaleniami do końca roku szkolnego takie porozumienie zostanie przygotowane i myślę, że po to, żeby najemca mógł ten remont rozpocząć. Jeśli chodzi o wymianę okien i remont, to kwocie około 20 tysięcy. Tylko drzwi jeszcze będą. No to te drzwi wszystkie otwory. No więc i drzwi, w tym te drzwi. A ocieplenie? To co powiedziałem. Ocieplenie później. Ale panowie, my rozmawiamy o tym, o oknach. Zwrócił się do nas najemca odnośnie okien. Odnośnie rozwiązania do czynszu. Jeśli najemca, jeśli najemca zwróci się, to będzie odrobinę. O ocieplenie, to również jesteśmy w stanie współpracować. Natomiast zasady myślę, że będą takie same, tak jak w przypadku okien. Że najemca deklaruje poniesienie tych nakładów i rozliczenie je w czynszu. Podejrzewam, że to jest zbyt duża kwota, żeby on naraz wszystko gadał. Tak, oczywiście, rozumiem. Tak, bardzo proszę. Jeszcze chciałem uzupełnić, że myśmy byli w dwóch z panem dyrektorem, raz chyba po sesji tam, tak, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu. I o tym chyba już mówiłem na sesji, że żeśmy zaproponowali wymianę okien, te, które były w miarę dobre w zasadzie, usunięte z Domu Kultury. I o ile wiem, to chyba najemca powiedział, że te okna będą pasować do tego. Część tak to pozwoli obniżyć koszty, jakie muszą ponieść strony około, jak dobrze zrobić, kilka tysięcy. Teraz tak, panu Malanowskiemu odpowiadam. Ile pieniędzy poszło na akcję lato? Jest pani naczelnik? Nie wiem, czy pan, jeżeli chodzi o lato, nie wiem, czy w ogóle wypoczynek roczny, to państwa wielokrotnie informowaliśmy, między innymi w styczniu na sesji. To jest 25 tysięcy złotych. Część z tego, czyli połowa, została wydatkowana już na zimowe, natomiast letnie pan przewodniczący komisji tu obszernie zapoznał z programem, co gdzie będzie realizowane. Pan przewodniczący komisji społecznej. Mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę, bardzo uprzejmie. Proszę. Powiem skąd moje pytanie, czyli kwota 25 tysięcy to została taka, jak była w ubiegłych latach. A bardzo bym prosił, żeby państwo sobie przypomnieli, na Komisji Bezpieczeństwa we wrześniu wnioskowaliśmy, żeby ta kwota była, nie, to było na pewno na bezpieczeństwa, nie wiem, czy to pan przewodniczący pamięta, wnioskowaliśmy na ten wniosek 40%, ale w końcu stanęło, żeby o 20% zwiększyć tą kwotę. No, stało się tak, jak się stało, czyli ta kwota nie została zwiększona. W związku z tym bym apelował, żeby w przyszłym roku, w przyszłym, na 2013, dlatego, że to jest po prostu za mała. Wiem to również ze swojego doświadczenia, jak również innych. Mnóstwo jednostek składa wnioski, po prostu tych pieniążków brakuje. No a co za tym idzie? Cierpią na tym dzieci, młodzież, mają mniej atrakcji, mniej wyjazdów. Wystarczy tylko spojrzeć na o ile paliwo zdrożało i pozostałe wydatki również. Także bardzo proszę to mieć na uwadze już na przyszły rok. Tak, masz rację, no, z tym, że, no, że wiemy tak, no, życzenia to wszyscy mają. Dlatego byśmy nie spojrzeli, do życzenia są do budżetu bardzo duże. Już nie mówię o tych inwestycyjnych, gdzie brakuje nam naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Nas było stać na takie środki, no i takie środki po prostu zostały przekazane. Co będzie w przyszłym roku, no to bym prosił, żeby przypilnować i o ile Rada, bo to Rada decyduje w sumie, jakie środki przyznaje, te środki przyznamy, ale pamiętajmy, że ta oświata pochłania bardzo dużo środków, jest to bardzo duży wydatek na funkcjonowanie. Ja bym chciał, żeby wszyscy jechali, jak i wszyscy radni by chcieli, żeby ta młodzież miała zajęcia w rekreacji, ale zawsze problem jest to. Dlatego ja również apelowałem do państwa radnych, żeby naprawdę to mieć na uwadze. Jesteśmy wdzięczni, dziękujemy za to, co jest, ale no tak. Mówię, że to jest zdecydowanie za mało. Tak, przecież słuchajcie, przecież dyskutowaliśmy bardzo długo na temat środków dla zarządów osiedli. Dla zarządów osiedli, no i stanęliśmy na kwocie, na rozwiązaniu takim, jakie jest, bo po prostu
naszego miasta na więcej nie stać. Ale tak jest dobrze, jest źle. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Następny odpowiadam Panu Mielczakowi i poniekąd Panu Buczyńskiego na temat TBS-u. Ja czytałem na którejś poprzednich sesji, albo sesja do tyłu, albo wcześniej, tak, sprawozdanie z burmistrza o tym, że został wymieniony prezes. 11 kwietnia został zwolniony prezes poprzedni i jest powołany nowy prezes. I chyba, nie wiem, opatrzność nad nami czuwała, że nowy prezes zaczął szukać nieprawidłowości i tak dalej. I się okazało, że te nieprawidłowości są. Ile temu było zgromadzenie TBS-u i poprzedni prezes za ubiegły rok nie dostał skwitowania. Ja to mówiłem już na komisji w poniedziałek. Tak, bo w poniedziałek było ważne. Jakiego rodzaju kłopoty? One wynikły z czego? Z tego, że budowaliśmy, czy TBS budował blok deweloperski. Tam jest 16 chyba mieszkań, tak? Z tego tak. Kilka zostało sprzedanych, 11 jest niesprzedanych. W związku z tym zamrożone jest przeinwestowanie po prostu. Jest niedoinwestowane te mieszkania, a w międzyczasie spółdzielnia zaczęła budować swój blok. I szybciej sprzedała niż my. Nie ma w zasadzie kasy. Ceny tańsze. Jeszcze nie wiemy do końca, ponieważ jesteśmy w trakcie jakby przekształcania tego wszystkiego. Między innymi chcemy Radę Nadzorczą przynajmniej częściowo wymienić i powołać. Powiem już szczerze, chcę, żeby tam byli prawnicy w Radzie Nadzorczej. Po części, żebyśmy z tego zgodnie z prawem wyszli. Ja dlatego proponuję na przykład w czwartek, w przyszłym tygodniu, żebyśmy się spotkali na popołudniu na takiej ogólnym spotkaniu radnych, żeby już może przez ten czas jeszcze będziemy więcej mieli danych. Prezes składając w poniedziałek wyniki za poprzedni rok, w bilansie wychodziło, że to jest wszystko dobrze, tylko żebyśmy już wcześniej wiedzieli, że to jest nie tak dobrze, jakiemu się wydaje. Ale to stary prezes składał. Stary prezes. No to jest za rok 2011. I w końcu, na koniec, on nas przeprosił za to, ale co nam po tych przeprosinach? Po prostu nawaliła mu księgowo. Się okazuje, że nie ma wszystkich dokumentów, nawet przez 10 lat. Nie ma kartotek różnego rodzaju. Ja mówię to, co na dzień dzisiejszy wiemy. Ta poprzednia księgowa mówi, że ona to wszystko ma, tylko że jakoś to wszystko nie może do nas dotrzeć. I dlatego trochę bliższych danych byśmy przekazali, bo i przez ten czas się dowiemy co więcej. Między innymi członkowie Rady Nadzorczej by się spotkali i również przejrzeli tą całą sytuację TBS-u. Jeżeli chodzi o wysypisko, to tylko mówię, że to te wyjaśnienia, które były na sesji, przelanie na pismo miał dzisiaj pan dyrektor dostarczyć, ale dostarczymy i nie ma problemu. Jeżeli chodzi o tą lustrację, panie radny, mnie nie wolno nawet występować o to, żeby kogoś obligować o to, że czy on złożył, czy nie złożył oświadczenia lustracyjnego, bo moje kompetencje się kończą tylko i wyłącznie na sekretarzu miasta. Nie, trudno mi na przykład występować do człowieka i pytać go i dawać panu oświadczenie kogoś, czy on złożył, czy nie on złożył. Bo on może napisać wszystko, a zresztą mnie takie rzeczy nie wolno robić. To dopowiedział może, panie burmistrzu, to możemy dopowiedzieć, bo to już o sprawa. Nie, bo chodzi jeszcze o innych, bo pytanie o innych, o Radę Nadzorczą. O wszystkich, wszystkie w mieście. Ale to nie jest moja rola. Ale na jakiej zasadzie? Każdy mi powie, to jest naszą sprawę. Ja nie zamierzam dzisiaj tej wielkiej debaty na ten temat. Ja tylko uważam tak, skoro pan jako organ prowadzący powołuje te osoby, to nie wiem, czy ma pan taką możliwość, być może ma, może nie, dać informację do IPN-u, czy to zostało dopełnione. I pan może to sprawdzić, zweryfikować. Jestem przekonany, że tak.
ale chodzi o to, czy osoby publiczne, które podlegają pod tą ustawę, dopełniły formalności i czy legalnie w świetle ustawy pełnią te funkcje. Bo być może ktoś nie dopełnił i nie powinien tej funkcji pełnić. O to zapytałem i czy jest to możliwe do sprawdzenia? Nie wiem, dlatego pytam. Proszę Państwa, wygląda to w ten sposób, że przejrzeliśmy dokładnie ustawę, stało się to niedawno, kto podlega faktycznie, bo ta ustawa no, nieznana nam była bliżej, nieznana. Przejrzeliśmy tą ustawę, no i się okazuje, że później wyszło, że wszyscy mieli złożyć. Ja zadawałem pytania po prostu ludziom jako kolega do rad nadzorczych, które również powinni składać, do prezesów również, ale powiem Państwu taką rzecz, że niedawno sięgnąłem pamięcią do pewnego zdarzenia, gdzie od wojewody przyszło pismo, to było chyba 2008, przyszło, że jeden członek rady nadzorczej nie złożył. Bo też tam jakoś pogranicze było paru dni wiekowych. Czyli wojewoda, czyli poszczególne te organy, widać, że to kontrolują. I przysyłają po prostu pismo, że nie złożone jest. Także na dzień dzisiejszy moja wiedza jest taka, że ci, którzy powinni złożyć, co wynika z ustawy, takie oświadczenia złożyli. Proszę o pisemną odpowiedź, to ja nie będę się zapoznał. Żeby to sensacji nie było. Tak, chodzi o to, żeby było klarownie wszystko elegancko i żebyśmy nie mieli wątpliwości. Dziękuję bardzo. Koszty pani tu mi po cichu obiecała, że do piątku będzie miała już wszystkie koszty i to też nie jest pewna, czy będą wszystkie. Ale jeszcze tam jeszcze, proszę Państwa, jak dobrze pamiętam z tego grafiku, to jeszcze tam coś związanego właśnie z obchodami było na wrzesień przerzucone chyba. Coś tam po głowie mi tak chodzi. Żeśmy nie mogli mówić o kalendarzu, nie? Ale Wojtka przychodzi, nie siada i zostanie. Ale nie bądźmy złośliwi. No właśnie. Jeżeli chodzi o konwalidację działki, to nie jest taka prosta sprawa. Konwalidacja to trwa i to może trwać lata. To nie jest to, że to się robi tak. Jeżeli tylko możemy, to pewnie, że to będziemy... Szacunkowa kwota już w gazetach. To mi się ogólnie rzecz biorąc opłaci. Pan Malinowski pytał, czy rzecznik prasowy jest kontrolowany, tak? I czy jest na garnuszku miasta? Tak. Pani Gil odpowiada. Jeszcze panią. To nie chodziło mi o to, żeby ten, tylko właśnie to jest przykre, że jeżeli to faktycznie ten rzecznik to wydał, to jest, nie wiem, pod kontrolą burmistrza, burmistrz był przewodniczącym komitetu organizacyjnego i co, no, o co tu chodzi, żeby podgrzewać temperaturę tej imprezie czy coś? Nie. Ja nie rozumiem tego. Przecież ja na poprzedniej sesji wyjaśniałem, dlaczego nie będzie. Ale rzecznik, jeżeli to jest prawda, to czy rzecznik wydał bez pana wiedzy taką informację? Dlaczego? Ja nie znam tego zapisu, także no, to co mi powiedzieć. No Janusz tu przeczytał, co tam było napisane. Rozmowa z rzecznikiem. Ja mówiłem, dlaczego my jakby się pomału wycofujemy z Kasztelanii, zresztą to pani Ania napisała. No tak, to tak powiedzieć, a nie, że była impreza 690. Tak też było, To też w jakiś sposób jakby ograniczyły nasze możliwości finansowe. To też jest prawdą, trochę. Nie w całości. Bo oprócz tego przecież myśmy nie wiedzieli, kiedy żeśmy organizowali, czy mówili o 690-leciu miasta, że nam się ten Gostynin, czy Żuromin, czy Rypin wycofa z Kasztelanii. Myśmy o tym nie wiedzieli. To było wiadomości. I myśmy nie dali po prostu tymi pieniędzmi, żeśmy nie dali rady. Ze względu na to, że część pieniędzy poszło na 690-leciu. Ale Adam, nie skończysz. I mówię, że 690-lecie zabrało nam trochę grosza i nie można było dopiąć Kasztelanie, a oprócz tego nam się tamci wycofali po prostu zbyt mały środek. No ale ja to mówiłem na poprzedniej sesji. To wszystko miało trochę wpływu na to. Odpowiadam pani Basiu. Pani Basiu, ja mówiłem, że faktycznie było tak, tylko pani nawet dzisiaj to powtórzyła, że ja powiedziałem kwoty i na koniec powiedziałem nie pamiętam. A umowę tą, którą pani miała, kontrolując szkołę, to jest właśnie ta umowa, o której ja mówiłem. Ja nie pamiętałem kwot. I to umowa, o której mówiłem wtedy,
to właśnie ksiądz Zarosa nie chciał z panią dyrektor podpisać i dopiero interwencja prowincjała spowodowała to, że on nakazał podpisać tą umowę, którą pani kontrolowała. On nakazał podpisać. To jest właśnie ta umowa. Który ksiądz Zarosa nie chciał podpisać. On nie chciał podpisać tej kwoty, bo uważa, że za wysoka kwota. Następne pytanie. Droga do skansenu. Droga do skansenu jest chyba najczęściej wyrównywaną drogą w Sierpcu. Bo zdajemy sobie sprawę, że tam ludzie z zewnątrz jeżdżą, no ale jak teraz te opady powodują to, że jest pewien okres, kiedy nie wolno równać, bo jeszcze popsujemy. Jak trochę tylko obciąga i wsiąka ta woda, to zaraz idzie równiarka przede wszystkim na drogę do skansenu. A co do inwestycji, no to nie umiem odpowiedzieć, bo to jest jeszcze daleka droga. Kiedy będą wyremontowane schodnie? Pani dostała odpowiedź na to pytanie już, że projekt jest robiony do 30 czerwca. Doskonale wszyscy się orientujemy, że pieniędzy na to na razie nie mamy. Nie wiemy w momencie, kiedy będziemy mieli projekt, to będziemy mogli określić, o jakie pieniądze chodzi. Ze wstępnych wiadomości od projektanta on liczy, że ten remont tych schodów w zasadzie nie remont. Inwestycja, to będą nowe schody, to gdzieś około minimum 200 tysięcy. Nie. Właśnie żeśmy rozmawiali, żeby zrobić coś w miarę tanio, ale dobrze, od początku do końca. Po badaniach geologicznych, i te badania geologiczne miałem w ręku, jest powiedziane, że trzeba te schody palować na skarpie, bo ta skarpa się obsuwa. I to jest koszt. Koszt palowania, koszt zbrojenia i tak dalej, bo sama nawierzchnia to już nie jest takim kosztem. To społeczeństwo trzeba też powyjaśnić, bo zaczepiają niepotrzebnie nas atakują. Po prostu potrzebnie, bo im brakuje. Ta informacja powinna być ukazana i powiedzieć, że koszty są takie, warunki... Jeszcze nie wiemy, jakie będą konkretne koszty. Ale tak. No i odpowiedź jeszcze jedna, czy wojska będą dostępne na szkole numer 3, pani dyrektor, nie wiem. To znaczy, proszę Państwa, boiska będą dostępne, o ile będzie możliwe, bo jeszcze będzie remont nawierzchni, jak dobrze wiem, tak? Przewidywany jest remont okresowy nawierzchni i kiedy będzie możliwość użytkowania tego boiska, to pani dyrektor, będzie otwarte, ja rozumiem. Będzie otwarte, ale nie bezpośrednio dla dzieci, bo ja mam pytanie, kto ma się tymi dziećmi zająć i jak ja mam zapewnić bezpieczeństwo tym dzieciom, dlatego że jest to okres urlopowy, nauczyciele urlopują. Mam jednego pracownika do obiektów sportowych i w związku z tym też przewidziany jest według kodeksu pracy urlop. Dlatego też muszę zastanowić się, kiedy będzie remont, kiedy będzie konserwacja całej nawierzchni i kiedy pracownik zaplanuje urlop. Wtedy podam do publicznej wiadomości. Na stronie internetowej, jak i również przed szkołą będzie wywieszony. Dziękuję. Wszystko, tak? Państwo otrzymali odpowiedzi. Koleżanka zadowolona, proszę. Nie, absolutnie nie. Bo z tego wszystkiego wynika, że umowy, które komisja rewizyjna oglądała, to właśnie tam wszystko było zawarte, tak jak pan dał mi odpowiedź. Natomiast to, co pan powiedział w tym wywiadzie, to jak nie istnieje. Dlaczego nie istnieje? No to w takim razie, no to gdzie taka umowa jest, panie burmistrzu, na te 40 albo 20 zł? Proszę panią, ale pani sama powiedziała, że ja kwotę rzuciłem i zaraz po kwotach powiedziałem, nie pamiętam, jakie były kwoty. Po prostu nie pamiętałem, jakie były kwoty w tej umowie. I właśnie tą umowę zakwestionował ksiądz Zarosa. Tą, która jest, to żeście sprawdzali. Nie pamiętam, dzisiaj też nie pamiętam, jakie tam kwoty były. I on zakwestionował i dopiero pod przymusem księdza prowincjała, dopiero, który kazał podpisać umowę z panią dyrektor, on ją podpisał. Tą umowę, która jest, faktycznie. No tak, no, pana burmistrza była zupełnie inna niż teraz pan tłumaczy. Nie. I ja to wiem z tego wywiadu, o którym tutaj napisałam. Zupełnie inna była pana tam wypowiedź. Czyli dla mnie to pozostaje dalej zagadką. Natomiast teraz chciałabym się odnieść do sprawy boiska. To, co pani dyrektor powiedziała, że one będą kiedyś dostępne, to na pewno nie zadowoli rodziców, których dzieci chodzą między innymi do szkoły numer 3, ponieważ te dzieci naprawdę nie mają gdzie grać w piłkę. Także
To zapewne nie zadowoli rodziców taka odpowiedź, bo remont może się przedłuży, nie będzie pracownika, czyli tak naprawdę już dzisiaj możemy powiedzieć, że zapewne te boiska będą zamknięte. Proszę Państwa, wielokrotnie wracamy do tej umowy. Na jednej sesji przedstawiłem dokładne wyliczenie, co ile kosztuje, jakie są umowy. Puściłem w obieg pisma z prowincjałem, negocjacje, było wszystko. Pytałem się, czy Państwo mają pytania. Ja te dokumenty do dzisiaj mam, Pani Basiu, mogę Pani udostępnić, tylko się dziwię, że Pani będąc w szkole bezpośrednio, takich dokumentów nie widziałem. Ja robiłem to wszystko na podstawie tych dokumentów. Przepraszam, a ja się dziwię, że Pan jeszcze mi zwraca uwagę, proszę Pana, jak ja cytuję wypowiedzi Pana Burmistrza. Ale Pan Burmistrz powiedział, że dokładnie nie pamięta, miał prawo nie pamiętać. Pewnie, że nie, tylko jak Pan powiedział 40 zł, a może 20, to chyba to się różni od 4 zł. I naprawdę nie róbcie Państwo tak, ale mogę nie pamiętać. Osoby, która, o Matko Święta, co ona chce Pan? Ale proszę Panią, mogę nie pamiętać? Powołuje się przecież na to, co Pan powiedział. Ale żebym nie powiedział, nie powiedział tego nie pamiętam, to miałaby Pani słuszną rację. Ale to powiedziałem, płacił. Nie pamiętam. Jakby tyle płacił, to miałabyś słuszną rację. Ale w końcu jest to odebrała duża suma, 40 czy 20, to jest nieważne. Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Zaraz będę czytał po kolei, strona po stronie. Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. Pan burmistrz ma trochę wersję skróconą. Bardzo proszę. Może zacznę, a pan przewodniczący skończy. Ja skończę. Pan burmistrz zacznie, ja skończę. Dodaj tylko do 7 punktów. Bardzo proszę. Na porządku. Proszę się nie spieszyć. Tak, panie. Czytam wszystko. Sprawozdanie z pracy burmistrza miasta w 2011 roku przełożone na sesji Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W 2011 roku Rada Miejska obradowała na 16 sesjach, przekazując burmistrzowi do realizacji 135 uchwał, w tym 38 uchwał finansowych, 50 dotyczących gospodarki gruntami, 9 oświatowych, 10 organizacyjnych i 28 sprawach różnych. Aby wykonać uchwały Rady oraz zadania, które należą do kompetencji burmistrza, wydałem 119 zarządzeń w następujących sprawach. 24 sprawy finansowych, 38 z zakresu architektury i gospodarki gruntami, 25 sprawach oświaty, 1 sprawach obywatelskich, 18 organizacyjnych, 1 sprawach z zakresu działania Straży Miejskiej, 7 z zakresu spraw komunalnych, 2 z zakresu zarządzania kryzysowego, 3 z zakresu remontów i inwestycji oraz rozpatrzyłem wiele innych wniosków podejmując rozstrzygnięcia w formie decyzji czy postanowień. Budżet miasta sierpca w 2011 roku to jest najważniejsze do wykonania uchwały Rady, z której to realizacji burmistrz miasta ma być profitowany, była uchwała budżetowa. Wykonanie budżetu w 2011 roku zostało Państwu wcześniej dostarczone i było zapewne przedmiotem uważnej analizy. Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymało pozytywne opinie. Wykonanie budżetu w 2011 roku przedstawia się następująco. Dochody na plan 54 770 230 zł 67 groszy. Wykonane zostały w kwocie 54 946 666 zł 32 groszy, co stanowi 100,32% planu. W tym dochody majątkowe stanowiły plan 12 969 407 zł 23 grosze, a wykonanie 12 977 728 groszy i 19 groszy, co stanowi 106,6%. Dochody miasta w 2011 roku wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 106%. W tym ponad 42% to podatki i opłaty lokalne, ponad 14% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywane przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia. Ponad 16% to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa. Pozostałe wpływy stanowiące około 28% planu to dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto
oraz dotacje uzyskane z Unii Europejskiej na realizację inwestycji miejskich. Wydatki na plan 64 254 084 złote 67 groszy wykonane zostały w kwocie 62 107 128 zł i 4 grosze, co stanowi 96,66% planu, w tym wydatki majątkowe na plan 24 501 750 zł i 74 grosze. Wykonane zostały w wysokości 24 253 914 zł 16 groszy, co stanowi 98,99% planu. Nakłady inwestycyjne stanowią 44,12% budżetu miasta w stosunku do dochodu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco. Wydatki bieżące na plan 39 752 333 zł. Wykonanie wynosi 37 853 213 zł, co stanowi 95,22% planu. Z tego w dziale rolnictwo kwota 22 071 zł wydatkowana na przekazanie 2% składki dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu wpływu podatku rolnego oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 51 rolnikom z terenu miasta Sierpce. W dziale drogi gminne wykonanie wynosi 1 480 501 zł na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury. W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 1 539 637 zł, z tego pokryto wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 50% prowizji dla ZGM-u, odpobierane opłaty targowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetu z tytułu wieczystego użytkowania należności dla starostwa. W dziale działalność usługowa wykonanie 34 932 zł, wydatki na projekt wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju ziemi sierpeckiej, współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dziale administracja publiczna wykonanie wynosi 4 371 290 zł. Z tego pokryto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnienie z zadania zleconych 6 osób, w tym 2 osoby USC, 1 osoba działalność gospodarcza, 3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy dla potrzeb wydziałów, druków, wyposażenia i materiałów biurowych, środki przeznaczone na szkolenia, na usługi telefoniczne oraz inne wydatki bieżące obsługowane. Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego, wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników, wydatki na remonty, konserwacje, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, za energię elektryczną, za wywóz nieczystości, za szkolenia pracowników, za usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalności spis powszechny. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej wykonanie 34 753 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisu, wybory do Sejmu i Senatu. W dziale Obrona Narodowa wykonanie wynosi 43,90 zł, wydatkowano na zwrot utraconego wynagrodzenia na wezwanie do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŚ wykonanie 322 562 zł, z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi 5 pracowników Straży Miejskiej. Mundurowanie, szkolenia, zakup paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące. Wydatki związane z ochroną cywilną oraz pozostałą działalnością. Ale wydatki związane z poborem podatków, wykonanie 33 428 zł. Środki wydatkowane na zakup druków do ściągania podatków i opłat lokalnych, tytułów egzekucyjnych, upomni,
koszty egzekucyjne, umowy zlecenia związane z dostarczaniem decyzji podatkowych, szkoleń pracowników oraz opłat na rzecz budżetu państwa, opłata sądowa. W dziale obsługa długu publicznego wykonanie wynosi 233 264 zł. Kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale oświata i wychowanie wykonanie 13 925 753 zł, z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych, wydatki związane z obsługą bieżącą, płace oraz wraz z pochodnymi wynagrodzeń dodatkowych, świadczeń socjalnych, w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczeń dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z nowo powstałymi oddziałami przedszkolnymi w szkołach, pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy naukowej, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, za wywóz nieczystości, dotacje dla szkoły prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto 4 przedszkoli. Utrzymywane są ze środków własnych miasta, z opłatności od rodziców i z dotacji przekazywanych od gmin na podstawie zawartych porozumień. Największe kwoty wydatku stanowią wynagrodzenia pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymywaniem, w tym energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia oraz realizacja projektu. Lepsza szansa dla sierpowskich przedszkolaków realizowana ze środków Unii Europejskiej w 4 przedszkolach miejskich. Gimnazjum miejskie, wydatki związane z obsługą bieżącą, wypłaty wynagrodzeń, nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzenia, a także świadczeń socjalnych, w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów. Opłata za energię elektryczną, cieplną, za wywóz nieczystości, szkolenie nauczycieli, wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnej, zakupy usług zdrowotnych, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, dotacje dla pierwszego gimnazjum prywatnego, Gimnazjum imienia biskupa Leona Rotmańskiego, wydatki na dokształcanie nauczycieli oraz projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu. Otwórz się na wiedzę. W dziale ochrona zdrowia wykonanie 355 899 zł, z czego pokryto wydatki na dotacje dla stowarzyszeń, w tym PCK, Polski Związek Niewidomy z Panem Rozsiałem. Diabetycy, wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmu. Wydatki na świetlicę środowiskową, zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z pracą Komisji Przeciwalkoholowej, utrzymywanie psychologa i pedagoga oraz prawnika dożywianie dzieci. Wydatki Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta. W dziale pomoc społeczna wykonanie wynosi 10 460 tysięcy zł, z czego pokryto wydatki na obsługę dziennego domu pomocy społecznej 4 etaty, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody roczne, zakup artykułów spożywczych do przyrządzania posiłku dla podopiecznych, zakup wody, energii elektrycznej, cieplnej. Na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 2011 roku. Wypłacono 33 384 świadczeń rodzinnych i 4409 zaliczek alimentacyjnych oraz 692 składki na ubezpieczenie społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonane zakupy i usługi związane z przygotowaniem wyżej wymienionych wypłat. Na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 590-519 od zasiłków stałych i 1123 wykonano usługi opiekuńczo-specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wydatków w wysokości 880 394 zł, z czego pokryto wydatki na świetlice szkolne, szkoła nr 2 i 3 i gimnazjum, dotacje dla stowarzyszeń ZHP, wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół nr 2 i 3 i gimnazjum miejskiego. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wydatków w wysokości 2 460 026 zł, z
Są to wydatki na utrzymanie zimowi i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników i inne prace związane z porządkiem w mieście. Wydatki na zieleń miejską, konserwację, miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów, prześwietlanie drzew, wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wykonanie wydatków w wysokości 1 318 550 zł przekazano na dotację celową na organizację pożytku publicznego oraz stowarzyszeń zgodnie z konkursem. Dotacja dla instytucji kultury Domu Kultury wykorzystywana jest na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na imprezy według programu imprez m.in. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Kasztelania 2011. Dotację podmiotową z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury, to jest Bibliotekę Miejską, przekazana zgodnie z planem. Wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń pochodnych Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków, dotacją dla dokumentacji dziejów miasta Siedlec. W dziale Kultura Fizyczna wykonanie wydatków w wysokości 379 562 zł, z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia Sportowe w ramach pożytku publicznego, dotacje MKS Kasztela, MKS Mazur, Tekion, Klub Lubacki Szark oraz działalność bieżącą MOSIN. Zadania dotyczące infrastruktury i budowy nowych obiektów realizowane w 2011 roku. Drogi i chodniki w mieście. Remont chodniki przy ulicy Tysiąclecia 281 tysięcy zł. Wykonanie warstwy ścieralnej na wierzchni przy ulicy Tysiąclecia 65 720 zł. Remont chodnika ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Płockiej do Słowackiego. Prawa strona 89 838 zł. Wykonanie warstwy ścieralnej powierzchni na ulicy Mickiewicza 66 526 zł. Przedbudowa ulicy Długosza w Siercu, pierwszy etap chodnik 63 541 zł. Remont chodnika lewa strona od ulicy Płockiej przy sklepie Gram 32 984 zł. Wykonanie robót ziemnych oraz profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruzu betonowego na przedłużeniu parkingu przy sklepie Gram 19 926 zł. Remont chodnika przy ulicy Rejmonta 18 804 zł. Remont alejek pomiędzy ulicą Braci Tłodzieckiej a ulicą Płocką przy Miejskiej Bibliotece w Siercu 24 354 zł. Ulepszenie nawierzchni gruntowej tłuczni o grubości 20 cm na podsycie żwirowej o grubości 10 cm na osiedle zatorami 360 732 zł. Ulepszenie nawierzchni gruntowej tłuczni na grubość 20 cm na podsypce żwirowej o grubości 10 cm na armii lodowej 111 670 zł. Wykonanie remontu bieżących ulic na wierzchni ulepszonej będących w zarządzie miasta, szacunkowe wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie 14 165 zł. Wyrównanie gruzem asfaltowym na wierzchni ulicy Mieszka I w Siercu na długości 130 m 3000 zł. Dostawa i wybudowanie zróbka CFA FI-400 na ulicy Hermana i Mieszka I w Siercu 4000 zł. Remont zjazdu krawężnika i kostki w ulicy Księcia Wacława 1247 zł. Remont i wymiana krawężnika drogowego w ulicy Henryka Sienkiewicza 1900 zł. Roboty remontowe na terenie Sierca, uzupełnienie chodników w ciągach pieszych. Ulica Biskupa Floriana Gałczyńskiego, Tysiąclecia, Farma Piastowska, Targowa, Słowackiego za kwotę 2088 zł. Roboty remontowe chodnika w ulicy Narutowicza, uzupełnienie kostką betonową powierzchni po wcześniej wyciętych drzewach. Roboty remontowe chodnika w ulicy Braci Tłodzieckich, naprawa zapadnięcia na skrzyżowaniu z ulicą Wiosnoludów 1336 zł. Remont chodnika uszkodzonego podczas ulewnych opadów deszczu na ulicy Rejmonta, krótki w Siercu 2820 zł. Pełnię funkcji inspektora nadzoru na rzecz Urzędu Miejskiego w Siercu przy robotach drogowych na ulicach Sierca. Inwestycje i remonty, wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi 1% ceny netto łącznie za cały 2011 rok 8242 zł.
remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta w 2011 roku 110 959 zł. Remonty biorące ulic o nawierzchni ulepszonej będących w zarządzie miasta 111 228 zł. Remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, naturalnych i ulepszonych na terenie miasta będących w zarządzie miasta 57 399 zł. Remonty w oświacie. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy węzła kuchennego wraz z dostosowania do obowiązujących przepisów budynku miejskiego przedszkola nr 4 i 1 w Sierpcu 23 493 zł. Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont elewacji budynku starej szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Płockiej. Koszt 284 413 zł. Oświetlenie uliczne. Budowa oświetlenia terenu mieszczącego się między ulicą Farną a Benedyktyńską. Koszt wykonania całości inwestycji 75 751 zł. Budowa oświetlenia ulicy Bez Nazwy przy ulicy Piastowskiej 26 536 zł. Pozostałe. Inwestycja pod nazwą rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie. Drugi etap 7 144 247 zł. Adaptacja i rozbudowa Domu Kultury 14 742 zł 909 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonej na północ od Kościuszki. Trzeci, czwarty etap 1 598 526 zł. Budowa urządzeń do podczyszczenia wód opadowych dla kolektorów deszczowych przy ulicy Mickiewicza i Jagiełły 1 157 620 zł. Wykonanie studium przebiegu zamiennego fragmentu obwodnicy w ciągu drogi 560 33 690 zł. Aktualizacja rozwiązań projektowych ulicy Narutowicza wraz z projektem przebudowy linii elektroenergetycznej z wykonaniem 20 000 zł. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz z wszelkimi uzgodnieniami w celu przeprowadzenia zakazu zatrzymywania w wyznaczonych miejscach ulicy Paderewskiego i ulicy Mickiewicza 2950 zł. Wykonanie projektu odwodnienia terenu w postaci rowu otwartego osiedla za torami 8 tysięcy zł. Wykonanie odwodnienia terenu w postaci rowu otwartego osiedla za torami za kwotę 38 tysięcy zł. Przepompowanie wody za pomocą pompy z rowu odwadniającym 9 571 zł na tym samym osiedlu. Spełnienie obowiązku inwestora zastępczego do zadania budowa kanalizacji sanitarnej. Wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi 1,65% o wartości 26 375 zł. Wywiezienie gruzu pozostałego z rozbiórki w garażu w terenie Urzędu Miejskiego 1845 zł. Remont schodów w ciągu od ulicy Narutowicza do Parku Patriarkiewicza w Sierpcu, wymiana jednego stopnia 696 zł. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego elementów budynku Urzędu Miasta i sporządzenie protokołu pokontrolnego 400 zł. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Praca burmistrza jednostek organizacji miasta oraz urzędu w 2011 roku pod względem wykonania zadania przedstawia się, jak podałem, następnie. Budżet 2011 roku uchwalony przez Radę Miejską został wykonany. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaakceptowała pracę burmistrza w tym zakresie. Przekładają powyższe, proszę o ocenę i podjęcie decyzji w stosownej formie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Zapytuję, czy ktoś z panów radnych ma jakieś zapytania do przedstawionego sprawozdania przez pana burmistrza? Nie widzę. Wobec powyższego podejmiemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, a także z dnia ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011, paragraf 2, drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z panów radnych jest za podjęciem
przeczytanej przeze mnie uchwały. Proszę o podniesienie ręki. 10. 10. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie stanowisko Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Barbarę Gil o odczytanie. 6 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Sierpca kieruje swoje pismo do Rady Miejskiej Sierpca. Komisja Rewizyjna, wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sierpca za 2011 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Sierpca, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, tekst jednolity, dziennik ustaw nr 142, pozycja 1591 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami i będąc w zgodzie z artykułem 18 ustęp 3 wyżej wymienionej ustawy i artykuł 270 ustęp 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240 ze zmianami. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sierpca za 2011 rok, opracowanego i przedłożonego przez burmistrza miasta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia miasta pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdania i wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sierpca Markowi Kośmigrowi za 2011 rok. W załączeniu opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Sierpca za 2011 rok. Komisja Rewizyjna pracuje w składzie 5 osób. W posiedzeniu 6 czerwca 2012 roku brało udział 5 członków. Wynik głosowania komisji przedstawia wyciąg do protokołu z dnia 6 czerwca 2012 roku. Podpisali przewodnicząca komisji Barbara Gil, członkowie komisji Janusz Wyczyński, Wojciech Mielczarek, Krzysztof Rudowski, Maria Szklarska. Do wiadomości do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku oraz do A. Wyciąg z protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca z posiedzenia z dnia 6 czerwca 2012 roku. Na temat analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia miasta za 2011 rok. Komisja w głosowaniu jawnym 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się zdecydowała: a. Wydanie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta za 2011 rok. B. Sformułowaniu wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta Sierpca Markowi Kośmigrowi. W podpisie przewodnicząca komisji Barbara Gil. Dziękuję bardzo. Szanownej Komisji Rewizyjnej, Panie Przewodniczącej, członkom Komisji Rewizyjnej za pozytywną opinię. I przechodzę do kolejnego punktu, mianowicie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwała nr 253/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Sierpca wniosku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sierpca. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 z dnia 7 października 1992 roku z późniejszymi zmianami skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku w składzie przewodniczący Ewa Dziarnowska, członkowie Agnieszka Bałkowska, Romana Ignasiak uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sierpca za 2011 rok,
paragraf drugi. Od niniejszej uchwały służy organom miasta odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. W dniu 11 czerwca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół głosów był przekazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sierpca za 2011 rok na zawodnią. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Sierpca rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia miasta. Przedmiotowy wniosek został sformułowany w oparciu o analizę i ocenę wykonania budżetu za 2011 rok zgodnie z przepisami artykułu 18a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym, przewodnicząca składu orzekającego magister Ewa Ziadnowska. Czyli mamy wszystkie pozytywy. I teraz, proszę Państwa, przystępujemy do jedenasty punkt. Uchwała Rady Miejskiej w Sierpca w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4, artykułu 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku oraz o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia miasta Sierpca, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta Sierpca uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi się z dniem ogłoszenia. Chciałem zabrać głos, można? Teraz, tak? Proszę. Teraz. Bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zostałem zobowiązany przez radnych koalicji, żeby w tym momencie powiedzieć w imieniu tej grupy parę słów na temat tego, nad czym mamy głosować. Oczywiście udzielimy absolutorium burmistrzowi. Absolutorium jest taką formą przytowania, tak jak istnieje to w spółkach prawa handlowego, gdzie wspólnicy, właściciele czytują zarząd za wynik, jaki on osiągnął w grze rynkowej. Natomiast w przypadku absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, to chodzi o to, że celem tego kwitowania właściwie staje się budżet. Czy budżet został wykonany? Ależ tak, w 100%. Nawet tam, gdzie chodzi o wydatki majątkowe, został wykonany po stronie dochodów i przychodów. Proszę Państwa, my jako radni mamy w tym swój udział, bo my korygowaliśmy ten udział. Przychody wahały się, a nad wydatkami męczyła się duża grupa ludzi, którzy są w tym wytrenowani. Także można, burmistrz jako ten, który pilnuje tego wszystkiego, ma prawo do satysfakcji. Jest jeszcze inny punkt widzenia, proszę Państwa. Dla burmistrza ten budżet minionego roku był ważny z dwóch powodów. Kończone były te dwie potężne inwestycje, ale radnych, a przynajmniej mnie, to nie stanowiło jakiegoś takiego elementu, żebym ja się tym specjalnie podniecał. Dla nas było coś ważniejsze, coś innego. I pragnę to Państwu tylko przypomnieć w tym momencie. Były dwa momenty, kiedy wnioskowaliśmy, żeby burmistrz poszedł w tym kierunku myślenia, w jakim chcieliśmy, żeby poszedł. Pierwsza to była kwestia remontu trzech ulic i w tej kwestii podjęliśmy stanowisko, a druga to była kwestia, żeby burmistrz wystąpił do Ministerstwa Transportu, to w kwestii tej obwodnicy, nie tej przez Witosa, tylko tej dużej Mieszaki Karolewo. W obu przypadkach współpraca z burmistrzem w tych dwóch była niezwykle trudna i zakończyła się sukcesem w tym sensie, że te ulice zostały zrobione i żadnego kredytu żeśmy nie wzięli. Natomiast kwestia
wystąpienia i burmistrza do ministerstwa i konsekwencje tego znamy w tym roku. Wiemy, że to wszystko się rozmywa. Wicemarszałek Strzałkowski, który obiecał interwencję, kończy się czerwiec i jego tutaj nie widzieliśmy i chyba nie zobaczymy. Chcę powiedzieć tak, że z punktu widzenia radnych tamten rok był takim rokiem trudnej współpracy z burmistrzem, szczególnie od 1 czerwca, kiedy zmieniły się w Radzie sojusze. I podsumowujemy ten budżet. Udzielimy absolutorium burmistrzowi, ponieważ cała konstrukcja prawna jest tak zrobiona, że nasz udział radnych w tym, czy my jesteśmy zadowoleni, czy niezadowoleni z władzy wykonawczej w tym kontekście, nasz rzeczywisty wpływ jest niewielki. Natomiast panie burmistrzu, chcę powiedzieć tak, że tak jak mija teraz pół roku i w imieniu radnych koalicyjnych chcę powiedzieć, że my mamy powody do zaniepokojenia tym kształtem współpracy, jaka między nami istnieje. I wie pan, ja bym sobie życzył i moi, i ci, którzy tutaj ze mną współpracują, żeby ten klimat w tym drugim półroczu, który się z rynkowym zacznie, zmienił się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa? Nie chcę to polemizować, ale pan powiedział współpracy. Ta współpraca powinna być jakby dwustronna. Nie może być dyktatu, ponieważ współpraca to jest rozmowa, to jest uzgadnianie, to jest w jakiś sposób rezygnowanie ze swoich własnych ambicji, a póki co ta sprawa zaczyna się dogrywać, choćby mając na względzie ostatnią komisję gospodarczą, że jednak można rozmawiać również przed sesją i bym sobie życzył, żeby tak było. Ja wcale nie uważam, że budżet to jest zasługą tylko naszą, moją, czy pracowników. Ja uważam, to jest sukces radnych i tej kadencji, i poprzedniej kadencji. I uważam, że wszyscy powinniśmy być z tego zadowoleni, jeżeli jesteśmy, bo ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o rok 2011, to był rok, gdzie przeznaczono na inwestycje 44% budżetu. To się nie zdarzyło jeszcze w historii miasta, bo zawsze było uważane, że jeżeli budżet jest wykonywany w wysokości około do 25%, to już jest dobrze. Źle jest, jeżeli jest gdzieś koło 15%. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest kosztem czegoś, to jest kosztem wyrzeczeń lat poprzednich, kiedy żeśmy gromadzili pieniądze na to, żeby te inwestycje uruchomić. Również jakiś czas, może 2, może 3 lata, będzie to powodować, że będą mniejsze wydatki na inwestycyjne sprawy związane z miastem, w związku z tym, że trzeba spłacać kredyty. Ja uważam, że trzeba być zadowolonym z tego budżetu, że miasto pozyskało dwie olbrzymie rzeczy, które nie mogłoby sobie pozwolić, żeby jakby nie było, jakby była zła współpraca i burmistrza, i rady. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu burmistrzowi. Przeczytałem tekst. Wszystko żeśmy sobie powiedzieli. Więc zapytuję panów radnych, kto jest za udzieleniem absolutorium panu burmistrzowi. Proszę o podniesienie ręki do góry. 10. Jednogłośnie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję, gratuluję panie burmistrzu. Życzę, żeby właśnie ta współpraca, ona nabierała tempa i zmierzała ku pojednaniu takim, no bo nie będziemy się kochać, ale żeby się lubić. Nie w sensie fizycznym. Tak. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za skwitowanie tego roku i myślę, że ta wspólne dobro, które nas otacza, będziemy wszyscy razem wspólnie szli w tym kierunku, żeby jeszcze pomnażać to, co w naszym mieście mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu i zrobię przerwę, bo nie trochę, ale zrobimy jeszcze ten obszerny punkt, mianowicie, ale to też było omawiane w większości na Komisji Gospodarczej, czyli proszę Państwa,
uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2012-2021. Tu teraz, żeby nie było już tego, co się powtórzyło, może całościowo, bo byście omawiali szczegółowo. Więc bym się zapytał, co w tym budzi pewne wątpliwości. Ale mówimy o wieloletniej. Tu jest na dole, o tym. Natomiast pan już przewodniczący był uprzejmy przejść dalej, jeżeli... Aha, wieloletnim, nie, dobrze, wieloletnim, tylko ja mam wieloletni. Trzyma ktoś uwagi. 12 punkt, mówimy o 12 punkcie, nie o zmianach, życie punkcie. 12 teraz. 12. Nie widzę, nie słyszę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. 10. I teraz przechodzimy do punktu 13. Zmiany w budżecie miasta. Tak jak pan przewodniczący Komisji Gospodarczej mówił o szerokiej analizie na komisji, tam były pewne niuanse. Proszę, może... Panie przewodniczący, ja już postaram się, żeby zawsze na Komisji Gospodarczej te finansowe sprawy padały i tylko będę miał prośbę, żeby Komisja Gospodarcza nie była w ostatniej chwili, żebyśmy mieli jeszcze czas, być może jakieś nawet pewne rozmowy, żebyśmy jak najprędzej, może 2-3 dni, żebyśmy prędzej dostawali informacje o sesji, która się odbywa, bo jeżeli dostaniemy na tydzień przed, to mamy mało czasu na zwołanie tej komisji. Ale to tylko taka gorąca prośba i okej. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany w budżecie, ja bym na Komisji Gospodarczej, żeśmy zaopiniowali pozytywnie zmiany w budżecie, nie było żadnych wątpliwości i również dotyczące, natomiast komisja nie to, że nie zaopiniowała, po naszej rozmowie były uwagi, że uaktualnienie planu budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest to ważna, poważna sprawa i z braku możliwości wyjaśnienia na tej komisji zaproponowaliśmy i przegłosowaliśmy nie to, że negatywnie, broń Boże, przesunąć na najbliższą, jak najprędzej na komisji się tym zająć. Chcielibyśmy mieć wiedzę, ponieważ są to zmiany dosyć niektóre, w niektórych punktach dosyć poważne. Chcieliśmy mieć tylko wiedzę i gwarancję, że jeżeli będziemy dokonywać urealnienia tego planu, że jesteśmy przekonani, że tak trzeba naturalnie zrobić. Nie podejrzewamy, broń Boże, o nic i szkoda, żeśmy czasowo to nam się nie udało spiąć i nie załatwić na Komisji Gospodarczej. Jestem przekonany, że na przyszłość będziemy bardziej troszczyć się o to, żeby to w czasie było zrobione. Zadaliśmy pytanie pani skarbnik i panu burmistrzowi, czy coś się wydarzy, jeżeli odłożymy to na następną komisję i na najbliższą sesję. Nie było takiego nacisku, że to świat się zawali, więc postanowieniem tak było. Takżeśmy. Proszę, jeżeli ja coś mówię nie tak, pani skarbnik, proszę. Dziękuję bardzo, pani skarbnik, potem pan dyrektor. Rozmawialiśmy na temat przesunięcia, urealnienia planu dla zakładu budżetowego, ale ja wspomniałam państwu, że ja nie jestem w stanie określić zobowiązań, jakie ma zakład budżetowy na półrocze. Proszę państwa, dziś jest pani księgowa, to ona powinna się wypowiedzieć w tej kwestii i powiedzieć, czy nie ma zagrożenia ze strony wykonania po jej stronie zakładu budżetowego, bo jeżeli takie zobowiązania zostały zaciągnięte, to niestety, ale może nastąpić przekroczenie dyscypliny. Więc proszę, myślę, że pani księgowa będzie. Pan dyrektor i pani, to już pan dyrektor będzie tutaj kierował. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo radni. Szkoda, że nie było mnie na tej komisji, ale szczerze nie wiedziałem o tym, że ona jest. Cieszę się, że tak ładnie dzisiaj pan przewodniczący Komisji Gospodarczej mówi o tego typu rzeczach. Kiedy mówię nieładnie? Ponieważ, że czasami jest inaczej, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Już szybko wyjaśniam, szanowni państwo, skąd i co się bierze. A mianowicie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, artykułem 15 ust. 8. W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania
wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ani zwiększenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. I taka rzecz ma miejsce. Te zmiany nie dotyczą żadnych konsekwencji finansowych dla budżetu miasta, natomiast są bardzo, podkreślam, bardzo istotne dla dalszego funkcjonowania jednostki, z czego wynikają te największe. A mianowicie wynikają one ze zmiany ustawodawstwa w tym zakresie, ponieważ cała gospodarka finansowa jednostki samorządowej, takiej jaką my jesteśmy, realizowana w oparciu o ustawę o finansach publicznych i szczegółowe rozporządzenie. I tak, w lutym 16 lutego 2015 roku zmieniło się rozporządzenie w zakresie planu kont i poszczególnej kwalifikacji kosztów, wydatków i innych zapisów, które trzeba wnieść do planu gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wytyczne do tego rozporządzenia ukazały się nie dalej jak, proszę Państwa, 5 czerwca my otrzymaliśmy takie informacje. I teraz, jakie są dalsze konsekwencje? Do dnia 10 lipca 2015 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej musi złożyć sprawozdanie RP30S, tak zwane półroczne sprawozdanie z działalności. I teraz, jeśli to, te zmiany nie zostaną naniesione, które wynikają w dużej większości ze zmian w przepisach, dojdzie do sytuacji takiej, że nie będziemy mogli sporządzić takiego sprawozdania. Ba, może być sporządzone niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i znów może się pojawić jakiś telefon do Regionalnej Izby Obrachunkowej, że coś jest nie tak w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Chcemy to uniknąć i uniknąć posądzania o działania wynikające z działania naruszenia ustawy o finansach publicznych. Ponadto, Szanowni Państwo, to, o czym Państwa na bieżąco w ciągu roku również informowałem i o czym mówiliśmy już w początku ubiegłego, na to też wpływ ma realizacja decyzji, jeśli chodzi o Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami i znajdującą się na jedną z kwater, którą mieliśmy zamknąć. Mieliśmy pierwszą decyzję, gdzie okres był bardzo krótki dotyczący zamknięcia tej kwatery. Państwo wówczas, a w szczególności pan Wojtek, też wyrażali zaniepokojenie, czy starczy pieniędzy, bo to jest potężny koszt inwestycyjny w tym momencie, który musimy ponieść. Znaleźliśmy rozwiązanie takie, że część tych pieniędzy pozyskaliśmy. Udało nam się, czego nie mogliśmy przewidzieć wcześniej, w marcu uzyskać decyzję od marszałka, wydłużającą nam ten okres do końca sierpnia, co pozwoliło nam jednocześnie, Szanowni Państwo, większość tych prac wykonać we własnym zakresie. Czyli de facto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej swoimi własnymi siłami, to czym mówiłem pół roku temu, że będziemy w stanie, poradzimy sobie z tym czasem, wykonał niemalże już w całości to zadanie, nie obciążając budżetu miasta, mało tego, zaoszczędzając jakieś pieniądze przy tej okazji, które to też zamierzamy przeznaczyć na nasze zakupy inwestycyjne. Myślę, że tutaj nie ma Pani w sobie nic przeciwko. Idąc dalej, no, Szanowni Państwo, tam są wchodząc w szczegóły tego naszego planu, tam są również uwzględnione inne normalne uralnienia, jak chociażby takie prozaiczne, jak związane z wyrównaniem płac, podwyżkami i tak dalej. Także to jest naturalna rzecz, którą wcześniej też mieliśmy do czynienia. Natomiast to, że w niektórych paragrafach te kwoty są wyższe, na to ma znacznej, bardzo duży wpływ zmiany w prawie. Ja mam przy sobie, w każdej chwili mogę to udostępnić i apeluję do Państwa na to, żebyście Państwo ten plan. Bardzo. Proszę Państwa, czy jeszcze bardzo proszę. Ja przyjmuję to, co Pan Dyrektor powiedział, aczkolwiek jestem przekonany, że jeżeli dzisiaj będziemy głosować, nikt z nas nie będzie miał żadnej świadomości, tylko będzie musiał dać wiarę Panu Dyrektorowi. I jeszcze mam takie pytanie. Kiedy można było dać nam najprędzej tą informację
do komisji gospodarczej. Najprędzej. Bo my dostaliśmy w materiałach na sesję. Mieliśmy tylko 7 dni na urealnienie planu zakładu ZGM-u za okres pierwszego, uwzględniając wykonanie budżetu za te dni do tego okresu. Prawda? Proszę pana, żeby to była jak najbardziej czytelna, pełna informacja, to dać nie później niż na 7 dni przed sesją, proszę pana, zgodnie z przepisami. I w tym momencie szkoda, że nie zostałem zaproszony na komisję, ponieważ państwo pracujecie nad tym na co dzień. No, bym te wszystkie wyjaśnienia. Co daje drugie pytanie? Jedna osoba. Natomiast, szanowni państwo, na pewno akurat miałem telefon w momencie, że jest komisja, ale nie odebrałem tego telefonu. Gdyby te wątpliwości pojawiły się na 7 dni przed sesją, przed samą komisją, wystarczyło tego samego dnia do południa mnie poinformować, na pewno by to wyjaśnił. Poza tym. Dobrze. Jeszcze pani, dziękuję. Pani Cikowa, proszę. Może ja powiem tak. Wiemy, 1 stycznia weszła ogromna inwestycja na wysypisku. Wszyscy o tym wiemy. Może ja jako księgowa nie bardzo miałam rozeznanie, jakie tam będą koszty, ile tam będzie ludzi zatrudnionych, jakie będą wpływy, jakie będą wydatki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, bo tam były wydatki rzędu 65 tysięcy miesięcznie. W związku z tym chcieliśmy zrobić ten plan z największą wiedzą, jaką można było uzyskać. I robiąc ten plan, wzięliśmy pod uwagę wykonanie do maja włącznie. Czyli mieliśmy już rozeznanie, ile to wszystko będzie kosztowało. I tam jest różnica raptem po stronie wydatków, po stronie wpływów rzędu miliona złotych. Dużą pozycję w tych pozycjach zrobiła amortyzacja. Ja ustalając amortyzację w pierwszym planie w grudniu, czy tam w listopadzie, przyjęłam, że amortyzacja będzie wynosiła 600 tysięcy. Jak ponanosiłam to na poszczególne tabele amortyzacyjne i dokonałam pełnego wyliczenia, plus trzeba było rozksięgować te wszystkie pojemniki, jakie były wydane za prawie 20 tysięcy, wyszło mi, że ta amortyzacja na samym wysypisku jest 800 tysięcy, a łącznie na całym zakładzie jest około miliona złotych. Oprócz tego, co pan dyrektor powiedział, z dniem 15 stycznia ukazało się to w lutym, wyszło rozporządzenie, które jak gdyby przywraca stary konto 760, które się nazywa pokrycie amortyzacji. Czyli to, co cały zeszły rok była awantura o to, że my mamy takie duże różnice między wpływami a kosztami, to była ta nieszczęsna amortyzacja. I w związku z tym, że to rozporządzenie się ukazało, no musieliśmy zrobić tą korektę planu. Jeżeli teraz ten plan nie będzie zatwierdzony, to robiąc sprawozdanie RB 30, nie będzie realne i nie będzie odpowiadać. Czyli po innych pozycjach, w innych kątach, proszę sprawdzić stary plan i nowy plan, tam są niewielkie rozbieżności, które już wyszły mi z tego, że te koszty na wysypisku są dużo większe. Ja mogę powiedzieć tak, że jak światło w starym układzie wysypiska kosztowało 4 tysiące, to w nowym układzie kosztuje 10 tysięcy. Jak płace, załóżmy, kiedyś było tam 7-8 pracowników, to teraz jest około 15. W związku z tym trzeba było ten plan urealnić. Chciałam to zrobić z pełną wiedzą, jak to wygląda na koniec maja. I tak to zrobiliśmy. Dobrze, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Co jeszcze, kolego? Uzupełniając jeszcze, panie przewodniczący, to współudział przygotowa, pani księgowa, z prac na składowisku zostało nam jeszcze wykonanie końcowych elementów tej rekultywacji, co się wiąże z tym, że musimy niezwłocznie ogłosić postępowanie na największą rzecz, jaką musimy tutaj wydatkować, a mianowicie nałożenie bentomaty. I to też jest ujęte w ramy czasowe. Także po to, żeby Rada dostała jak najpełniejszą informację, to zostało zrobione. No, do tej pory wielokrotnie zmienialiśmy ten plan, bo to jest naturalną rzeczą, że co najmniej 2 razy w roku należy taki plan zmieniać. To jest naturalna. Panie dyrektorze. Nie było zastrzeżenia, także wydawało nam się, że w tym roku
Nie dyskutujemy. Ja jeszcze uzupełnię. Sekundeczkę. Nie dyskutujemy. Przewodniczący prowadzi. Można też na przedmiocie. Ja prowadzę, ja bardzo najpierw. Proszę bardzo. Czekam na głos, bo... Proszę bardzo. Nie ma dyskusji, czy trzeba się pochylić nad uaralnieniem, czy nie. Nie ma takiej dyskusji. W moim uczuciu również nie ma. Tylko gdybym ja, na przykład, gdyby pani księgowa mnie zaprosiła na tydzień przed informacją na sesję, ja bym zagłębił się w temat, zdałbym opinię na komisję i na komisji bym przekonał i by byłoby załatwione. Natomiast w tej chwili jestem przekonany, że większość radnych nie jest w stanie zrozumieć sensu uzupełnienia, bo jest to niemożliwe. Panie przewodniczący. Ja nie rozumiem to. I to jest tylko problem mojej troski, żebyśmy my, podejmując decyzje, kiedykolwiek, jakikolwiek, mieli świadomość, że podejmujemy je logicznie, z pełną wiedzą. Panie przewodniczący, myślę, że już teraz po wyjaśnieniu pana dyrektora, pani księgowej, mamy pewną jasność. No, nie będziemy przecież, jeżeli to jest niezbędna rzecz dla działalności jednostki budżetowej, to nie będziemy się sprzeciwiać, zwłaszcza, że pan dyrektor mówi, nie nosi do żadnych sankcji, ani nie dajemy dodatkowych pieniędzy. Tutaj też taka pewna moja uwaga delikatna, jakby, jeżeli mamy papiery, bo dostaliście już teraz 8 dni, teraz kolega jeszcze by chciał 2 tygodnie, potem to wreszcie będziemy, dzisiaj już będę musiał wysyłać papiery już na następną sesję. Chodzi o to, że jeżeli mamy pewne jakieś uwagi do przedłożonych papierów i merytoryczne są komisje, to już bym bardzo prosił, bo rangę komisji zwiększyliśmy i teraz jeżeli coś ja dostaję, to dekretuję błyskawicznie. Cyto, dosłownie, no, od razu pisze kolega Zdzisław Szumowski, przewodniczący Komisji Społecznej, kolega Witek. I tu tak samo też pan dyrektor, ja tutaj mogę przerwę w obronie, słuchajcie państwo. Pan dyrektor miesiąc temu, widzieliście go z wózkiem i z dzieckiem, nie został poproszony. Też do mnie się żalił. Dzisiaj ostatecznie też można było zadzwonić, słuchaj Rafał, czy coś w poniedziałek, i powiedzieć, tak, panie radny, to trzeba było koledze też powiedzieć. No. Też pomóc. Dziękuję panie przewodniczący. Także ja myślę, ja sugeruję państwu radny, że przystąpmy do głosowania, ale jeszcze zanim to sobie już w głowie, ja zrozumiałem, o co chodzi pani księgowa, podziała tam konto 760. Jeśli państwo macie jakieś pytania, jeśli można panie przewodniczący. Tak, to ja dam jeszcze. Tylko, czy jeszcze jakieś uwagi macie państwo? Szanowni państwo, w poniedziałek będę komisja, nie chcę się licytować, Darek, jestem o tego, żeby licytować się z kimś takim jak przewodniczący komisji gospodarczej, wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli były tak poważne kontrowersje dotyczące tak ważnego, jakby nie było, tak ważnej sprawy z punktu widzenia działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, to ja będę w dyspozycji od poniedziałku do dnia dzisiejszego. No. Ale trzymamy za słowo pana dyrektora, że proszę państwa, z listopada pan dyrektor deklarował, że rekultywację przeprowadzi z własnych środków, nadal mówi, że to dokonuje i już jest na ukończeniu. To jest zaprotokołowane, jakieś poprosimy panią inspektor, żeby zaprotokołowała i dajmy wiarę ludziom i wierzmy. To jest to, ja to, a wy państwo zagłosujecie. Proszę państwa, jeszcze jedna uwaga, bo tu był wniosek kolegi Zdzisława Dumowskiego na ubiegłej sesji, a mianowicie z całym szacunkiem dla pana mecenasa Zbigniewa Czerwińskiego, z którym 18 lat jako radny, jako ten pracujemy, jako przewodniczący, gdzie ja nie mogę słowa powiedzieć, bo na każdy telefon, na każde zapytanie służy, ale rada jak gdyby chciałaby mieć też swojego obrońcę. W związku z tym spotkałem się z panem burmistrzem, wcześniej z panią księgową, ale z panem burmistrzem i z panią księgową bodajże w poniedziałek i od 1 sierpnia wymagała tego kultura zapytać się, czy możemy i tak dalej, bo dysponentem środków finansowych znowu jest pan burmistrz. I takiego radcę prawnego byśmy mieli i będzie określona suma właśnie przy tych zmianach, żeby już było naniesione, bo przecież będzie wakacje, około 15 tysięcy złotych. Pani księgowa wszystkim wie i też trzeba by dopisać tą sumę, tak? Jest dopisana. To by ta suma też była głosowana dzisiaj. Czy jeszcze jakieś uwagi? 15 tysięcy dotyczy rocznie, półrocznie, czy to jest... Od 1 sierpnia byłby za rok. Ale nie rozumiem. Do końca roku. No tak, ale to miesięcznie będzie to. 15, macie państwo 15 tysięcy.
2025 netto. 3000. Tak, tak, tak. Brutto, to jest brutto. To jest na suba. Czy jeszcze jakiś suba? To jest poważne. No, jest. Taka była sugestia radnych, wypowiedzi się podczas głosowania. I teraz mam pytanie. Czy głosujemy te zmiany, czy jakieś uwagi są? Proszę bardzo. Proszę. Przewodniczący, ja więcej nie będę mówił. Ja bym proponował to głosowanie przeprowadzić tak. To, co oczywiste było zaopiniowane na Komisji Gospodarczej, przegłosować jednym głosowaniu. To, co miało być odłożone, ktoś może się mieć inne zdanie, może się nawet wstrzymać. Ja zamierzam się wstrzymać, więc proponowałbym drugie głosowanie i trzecie głosowanie, to które pan przewodniczący włożył. Przystępujemy do... Wtedy będzie każdy musi wypowiedzieć jednoznacznie, za czym jest. Dobrze, czyli zaczniemy od tego problemu, który poświęciliśmy najwięcej czasu, mianowicie sprawa ZGM-u, tak? Pierwsze czytanie, tak? Tak, bez znaczenia. Proszę uprzejmie, mieliśmy wyjaśnienia pełne. Kto z pań, panów radnych jest za... Za przyjęciem uaktualnienia budżetu ZGM-u, kierownika, dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą ZGM, to co nam przedstawił do zmian budżetowych. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem? 8. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 2 osoby. Dobrze. Proszę państwa, druga kwestia, to jest sprawy pozostałe, których koledzy, koleżanki nie wnosili żadnych uwag, bo to zostało zaopiniowane pozytywnie, czyli te wszystkie sprawy oświatowe, ta wymiana stolarki okiennej i tak dalej, czyli ten cały bagaż punktów. Kto jest za, kto akceptuje to, kto jest za przyjęcie tych zmian w budżecie? Proszę o podniesienie ręki. 10 jednogłośnie. I sprawa trzecia, której poświęciłem przed chwilą, mianowicie sprawa mecenasa racji prawnego dla potrzeb biura, nie biura rady, dla rady. Tylko to w kwestii formalnej, myśmy chyba na ten temat już dyskutowali na poprzedniej ustalenia, to tylko myślę, że to informacja ze strony pana przewodniczącego, że znaleźliście. Głosujemy, kolego mówi, przeksięgowanie środków w Radzie na konto. Aha, dobrze. Prawda? Dobrze mówię, pani skarbnik? Rozumiem, rozumienie pieniędzy, bo myślałem, że... Są pieniądze, tylko przeksięgowanie. Również jest za to kwestią, bo tak ją nazywam, proszę o poniesienie. 5, 6, 7, 8. Kto jest przeciwny? Kto się przeciwny? Dwoje, kto się wstrzymał? Wszyscy 8. Dziękuję bardzo. I przystępujemy teraz do głosowania całościowego. Kto z pań, panów radnych jest za przedstawionymi przeze mnie zmianami w budżecie na 2012 rok? Proszę o podniesienie ręki. Za całością. Zapraszam panowie. Cząstkowe głosowania były, które sobie zażądaliście. Natomiast musi być jedna uchwała. Tak. A teraz ten, kto się wstrzyma, któryśkolwiek z nas, to co ma zagłosować? Część zaraz, część zaraz, będzie się wstrzymać. Jak chce. Ale właśnie, trzy uchwały. Ale to tak, nie będziemy, panie przewodniczący, nie będziemy robić 38 uchwał. Dobrze, uprzejmie proszę. Rozumiem. Nie godzicie, może wycofuje się. Tak. Czyli i wyszło, kto jest za zmianami w budżecie? Kto jest za zmianami w budżecie? Proszę o podniesienie ręki. Ogólnie za. 10. Proszę państwa, no i jakby nie patrzył, to z tyłu jest. Dziękuję bardzo. 5 minut przerwy, bo naprawdę. Ja przed przerwą chciałbym kilka zdań. Ja prosiłem o udzielenie głosu na etapie interpelacji, ale ponieważ było dużo chętnych do zabierania głosu i pan przewodniczący sobie zrozumiał, nie zauważył. W związku z wywiadem, którego miałem udzielić naszemu siedzącowi, to nie chodzi o nasz wywiad, ale o czasopismo, które zbulwersował pana Adama, oświadcza, żadnego wywiadu
redaktorce nie udzielałem. Nie miałem przyjemności przeprowadzać z nią rozmowy. Jedyną formą kontaktu był telefon od niej do mnie z dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie, czy będzie kasztelania, i drugie pytanie dotyczyło, było sformułowane, ile będzie kosztować, to jest, podejrzewam, cytat, będą się obchody 60. rocznicy. I pani redaktor już przywołała kwotę z, nie pamiętam, ale pod, jeszcze dobrze zapamiętam to z bloku pana Zdzisława w Moskwie, że to 150 czy 160 tysięcy. Ja pozwoliłem sobie to skorygować stwierdzeniem, że do końca, w oparciu o doświadczenie już, bo to jest nie pierwsza taka impreza, czy imprezy, że ostateczne koszty będą znane po rozliczeniu. Zresztą na tę okoliczność którą pani skarbnik, ona te moje przypuszczenia też potwierdziła. Na ostateczne powtarzam, że trzeba będzie poczekać. W tej chwili to oscyluje około 100 tysięcy, ale dzisiaj nikt pani precyzji nie powie. I to jest wszystko. Pan musi wyjaśnić wniotek. Tylko ma wyjaśnić to, jeżeli tak napisał. Nie, bo ja podejrzewam, jeżeli były dwa pytania, no to wiem. Z tą panią ja miałem w innej konfiguracji nieprzyjemne. No właśnie. Tak, powiedział. Ja pana nie podejrzewam, ale jeżeli by pan w nasze gniazdo. To nieco innego. Ja bez autoryzacji nigdy bym nie puścił. To były pytania, uważam, że nie są niebezpieczne i mogłyby bez żadnej uwagi ich udzielić. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Satysfakcjonuje kolegę. Przerwa 5 minut. Sprawdzić. Otwieramy okna, proszę państwa.